my! Kilka dni do meczu ze Śląskiem Wrocław, za nami dwie porażki. Jaki plan na mecz z Wrocławianami? Plan dokładnie mogę powiedzieć, ale wiadomo, że my się przygotujemy na maksa do tego meczu i to zależy nam bardzo na trzy punktu i na pewno jesteśmy przygotowani, będziemy robić wszystko, że ten trzy punktu został tutaj. Śląsk Wrocław to mistrz Polski, ale tej formy mistrzowskiej chyba nie prezentuje. No to znaczy nie powiedziałbym, no tutaj po objęciu przez trenera Lewego zespół widać, że funkcjonuje coraz lepiej, także te punkty ciułają i zdobywają, ja myślę systematycznie, także na pewno jest to solidna drużyna, aczkolwiek gramy u siebie, nie możemy się ich obawiać. No każdy zespół jest dograny tutaj, nie mogę tak powiedzieć, my każdy mecz walczymy o trzy punkty, wiadomo, że są momentami, które zespoły grają lepsze albo gorzej i tego trzeba korzystać. Wiadomo, że mieliśmy tutaj odprawa, analizy meczu i tak jak mówimy, jesteśmy przygotowani do tego spotkania. Zagrałeś w Ekstraklasie kilka meczów ze Śląskiem. Jak wspominasz mecze z tym przeciwnikiem? No, nie pamiętam dokładnie, ale większość meczów chyba wygrał, jak grał przeciwko Śląsku, ale to jest zespół, który ma od nas tutaj pomyśleć duży szacunek, ale tak jak ja mówię, zawsze my gramy o siebie i mamy tutaj nasze kibice, które też nam będą dopingować, pomagać i to jest dla nas dodatkowa motywacja i na pewno będziemy robić wszystko, że ten trzy punkty został tutaj Szczecin. Po tym jak wykartkowani zostali Maciej Dąbrowski i Maksymilian Rogalski, wygląda na to, że dużą szansę na zagranie w pierwszej jedenastce masz właśnie ty. No wiadomo, miejsce w tym składzie troszeczkę się zrobiło, wiadomo, kartki kolegów. Także na pewno trener tutaj musi szukać optymalnego rozwiązania. Ja tak jak mówię, jestem gotowy do gry, także jeśli trener postawi na mnie, na pewno będę zadowolony. Do Szczecina przyjeżdża Przemek Kaźmierczak. Pamiętasz jeszcze bramkę z Legią Warszawa, którą potem pokazywano nawet w Brazylii? Pamiętam. To jest piłkarz, który mam ogromny szacunek, bo to jest moim zdaniem bardzo dobry piłkarz, który na pewno musimy bardzo mocno zwrócić uwagę. Gramy o trzy punkty i zwycięstwo. No, dokładnie tak.